A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Diablo 2. Patrzcie, ten Gladius żółty to w ogóle eteryczny poleciał. To tym bardziej go sobie z ciekawości zidentyfikujemy, co on tam jeszcze ma. Zaraz zdobędziemy poziom. Przypominam, że ostatnio zrobiliśmy pryzmatyczny amulet. 20 do wszystkich odporności wylosowało, czyli max. Szkoda, że nie wylosowało jakiegoś safiksu dodatkowego. O, może tutaj będzie, w tych chaszczach, takie duże obozowisko upadłych. Gdzieś, to byśmy to wybili wszystko, zdobyli dużo expa. Nope, to nie to miejsce. O, jest punkt nawigacyjny, fajnie. Brakuje nam zwoju infusa, czyli szukamy gałęzi Rękiego. I jego kumpli. Mana nam się w ogóle kończy, zostały 4 buteleczki. Weźmiemy sobie kapliczkę z odpornością na ogień. Proponuję zrobić tak, odpalimy sobie tutaj, znaczy i tak zaraz poziom wpadnie, więc może spróbujmy bez używania miksturki z maną. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. O, na przykład tę grupkę, jakbym tak jakoś sprytnie załatwił. Cyk, no ładnie tutaj się wstrzeliłem, trochę many odnowiłem sobie. Musimy zdobyć level. Najemnik, zabijaj, to są tylko upadli. Okej. Tylko już tutaj gdzieś to drzewo może być, to wtedy bym musiał już tę manę kliknąć. O, o, o. Dobra. Pyk. Troszkę sobie odnowiłem. A, żebym teraz lip nie trafił. No niewiele brakuje do tego poziomu. No teraz to, żem w ogóle strzelił. Na wiwat chyba. Czy damy radę zdobyć level? O, tutaj by się chciało z zębów skorzystać. Dobra. Chyba kliknę tę miksturkę. Klikam ją. O, tutaj zęby masowo. O, jeszcze trochę brakuje do tego poziomu, się okazuje. To nie jest tak, że lada chwila i by nam wpadło jednak. Mikstura z jej uczałego gazu, tego już nie podnosimy. Gdzie jest mój level? To będzie 42 poziom już. I dajemy dalej. Jest, dajemy dalej w więzienie z kości, nie? Tutaj bierzemy żywotność cały czas. Mamy w tej chwili prawie 500 punktów zdrowia. A tutaj więzienie z kości. O, teraz też źle zrobiłem. Najpierw więzienie z kości trzeba dać, później odpalić zbroję z kości. 90 punktów absorbujemy, obrażeń fizycznych już. No, to już całkiem nieźle. Tak patrząc na nasze punkty zdrowia, to już jest całkiem sympatyczny procencik absorpcji. Znaczy procent naszego zdrowia, tak. Z poziomu, z punktu widzenia naszego zdrowia, to niezły procent absorpcji z tą zbroją z kości. O, to chciałem powiedzieć. Gdzie jest... Nie krzyż, tylko... Gałęź ręki. Kapliczkę weźmiemy na gałęzia Rękiego sobie. Miejmy nadzieję, że zaraz go tutaj gdzieś znajdę. Kończy mi się mana. Okay. O! Tutaj zęby! Stanowczo. Tutaj zęby. Jakaś mana tu wypadła gdzieś? No, i to jest właśnie szybko zrobione obozowisko. Jest mana, jest runka ord. Jakie łupy, zobaczcie. Spójrzcie na to. No, dwie miksturki z maną poleciały. Dużo kasy, jakieś antidotum, leczenia nie potrzebujemy. Szukamy dalej gałęzia Rękiego. Więcej takich obozowisk by się przydało. Oho, idzie gałęzia ręki. Kurde, kliknąłem poza okienko. Nie wiem, czy tam jeszcze jeden boss nie jest. Ten strzelający szkielet, bo najemnikowi coś szybko zdrowie spada, ale to raczej spada, dlatego że walczył z gałęzią ręki i jego paczką. Nie, tu zwykły szkielet ustoi sobie. Bojowe barło sprawdzimy. Manę mogę wziąć. O, jakieś obozowisko znowu? No, chyba nie. Chociaż... Tak, obozowisko. Wpadamy z zębami. Ostro.
Zwłaszcza, że mamy tę kapliczkę z expem, nie? Przed chwilą zdobyłem poziom, a tutaj już ładny procent paska się nabił. Tak z 1/4, co? Nawet trochę więcej. No dobra. Zamknięto skrzynkę. O, tu gdzieś kluczyk nawet sobie leżał. O, okrągła tarcza to już taka drugopoziomowa też chyba, nie? Nie, czy jak to było? Ta, 54 obrony to już drugopoziomowa. No dobra. Czyli zwój infusa, po to tutaj przyszliśmy i tak. Punkt nawigacyjny mamy zaznaczony, nie? Otwórzmy sobie tutaj portal. Weźmy, zobaczmy, czy na pewno tu jest wszystko dobrze porobione z tymi portalami. Tak, do tej pory znalezione wszystkie, znaczy nie portalami, tylko punktami nawigacyjnymi. Wszystkie znalezione na razie. Idziemy do Akary. Zobaczymy ten Gladius z ciekawości, co to wypadło. ...10% zwiększonych obrażeń, no szału nie ma, 2 do maksymalnych obrażeń. Znaczy nie, że ja bym chciał z niego korzystać, ale fajnie, że na przykład 2 sloty ma, nie? Za to szkoda, że nie ma regeneracji wytrzymałości. No. To jakbyśmy grali jakimś barbarzyńcą, no to byśmy się nie ucieszyli z takiego Gladiusa. 30 tysięcy. No. Ładnie. I pierścionek. O, szybsze rzucanie czarów. No fajne, byśmy mieli przełamanie kolejne progu. No ale nie, no. Wolę sobie te resy tutaj zostawić. Naprawdę duże mamy te resy. 29% zimno, 17% ogień. Tutaj ogień prawie też 30%, jeszcze jakiś trutki. No nie, 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 to nie. To potrzebujemy jakiegoś innego pierścionka. Jeżeli mielibyśmy go zmieniać. Dobra, mana uzupełniona. Tu mamy jakiegoś orta, kluczyki, portale. Wszystko jest. Orta sobie zostawimy w skrzynce. To jest nasz drugi ort, więc tutaj damy, żebyśmy widzieli, że mamy 2. Kasę zostawiamy. Jak to wygląda tutaj? 2 kreski, jakiś sopel, kółko, łezka, ziup, okej. No to co? Kamienne pola, nie? Czy tam pole? I to było gdzieś tam na dole. Przy samym praktycznie wejściu pamiętam, o, jak wchodziliśmy na kamienne pole, to mieliśmy ten krąg. Odpalimy sobie zbrojkę, najemnik już się teleportował. Jak to było? 2 kreski, nie? 2 kreski, tak, 2 kreski i tak po łuku szło. Tu. Znaczy po łuku, no, chodziło mi o... Nieważne. Wchodzimy zaliczyć krowę. Cyk. Okej, i możemy wracać. Nie? No dobra. Griswold na pewno do załatwienia. I jeszcze jakiś bosik tutaj na pewno będzie zaraz szedł. Portal niech będzie. Jak tam Griswolda odporność na magię? Bo nie kojarzę na koszmarze. Nie kojarzę na koszmarze, Adam Mickiewicz. Uwaga! On tu nie ma żadnych resów na magię. Ale tu załatwmy tego z tą... A, tu wszystko pada. Jest to z tym świętym wstrząsem, bo to nie ma żartów. Gotycka zbroja płytowa. 3 sloty, tak? Nope. Kolcza zbroja. Jakaś mana tu wypadła. Bojowe berło sobie sprawdzimy. Kolejna krowa do zaliczenia. Zaliczona. Odpalmy zęby sobie. O! Elitka, czempioni. Opętana istota jakaś. I? Wszystko pod kontrolą. Bierzemy manę. Szmaragd nadkruszony niech będzie. Może jakieś tam runy będziemy transmutować tymi nadkruchami.
Odpalmy sobie jeszcze zbrojkę. Do wirta chcecie iść? O, czempioni, jeszcze się jacyś uchowali. Kane, żebym o tobie nie zapomniał, weź już sobie stąd idź. Many więcej nie podnosimy, tu jakieś zęby mogę odpalić. No chodźmy do wirta, zobaczymy co tam u niego słychać. No jak tam opóźnienie uda mi się, to tak... Dobra. Znaczy tak, nogi wirta nie potrzebujemy. Jak będziemy chcieli sobie krowy robić na tym poziomie trudności, to się jeszcze tutaj wrócimy. Szkoda miejsca na tę nogę. A tutaj nawrócenie, sanktuarium, medytacja możemy zabrać na sprzedaż. Wychodzimy stąd. Kane uratowany w każdym razie. Co prawda to nie był główny cel, bo oczywiście główny cel to było zaliczenie krowy, zwłaszcza nekromantą. No ale przy okazji sobie tutaj zahaczyliśmy Descartes'a Kane'a. Tak, krowy wysadzone, teraz będzie lepszy lód już na tym poziomie trudności, tak? Puszczę taką plotkę, nie? Się będą ludzie zastanawiać teraz. No tak. No jest, Descartes Kane. Niestety, z tymi krowami to nieprawda. Testowałem, nie ma lepszego lutu. No, pierścionek jakiś fajny. Co my tu mamy? Odporność na zimę. O! Ej, patrzcie, jaki ring. Jest 3 przerzucenie czarów. Nawet jakiś bonus do many. Odporność na zimno. Co prawda, resy spadną, ale... No ale to szybsze rzucanie czarów, to jeszcze ten próg byśmy zaliczyli tutaj właśnie, ten trzeci próg przy 30%. Kolejny byłby dopiero przy 50%, byśmy musieli tu dychę zdobyć, to już raczej mała szansa. No ale... Dobra, tu siłę mogę sobie pozwolić, żeby spadła, wszystko mogę unieść. No odporność na ogień spadnie, tak... do 44%. 29, 17, albo tu zabiorę. Ale no nie, no tu 33, no tu jest lepsza, chociaż nie, zaraz, jaka tu jest suma? Nie, dobrze jest. Dobrze jest, tutaj zabieramy. Nie, tutaj, to tutaj powinienem zabrać, no. Jeżeli chodzi o sumę, no... Powinienem tutaj zabrać. No 30%, naprawdę fajnie, no musimy to założyć. No trudno, no będziemy musieli uważać na ogień w tym momencie. Zwłaszcza jak się będziemy tam wbijać do katakumb i się będą pojawiać ci magowie po raz pierwszy, ci z fireballami. Trzeba coś będzie zrobić z ogniem. Albo chwilowo damy w ten sposób, to wyjdzie lepiej, co? Bo tak to mamy zimno nadmiarowe, no po prostu zostawimy sobie ten pierścionek. Na wypadek, gdyby coś się pomieszało w resach, jednak chcielibyśmy wrócić tutaj do zimna, do ognia jeszcze inaczej jakoś. Zrobimy tak. Czyli kolejny próg do przodu. Będziemy szybciej spamować włócznią. Tutaj sprzedajemy za 30 tysięcy. Czyli tak, ten pierścionek zostawiamy na spokojnie. Jest fajnie. Weźmy sobie, odpalmy zbroję z kości. No ale naprawdę fajny pierścionek dostaliśmy od Akary, no. Ta skuteczność ataku zbędna. Coś by tutaj ciekawszego mogło być, ale nie narzekam. Tutaj nadkruchy sobie gromadzimy. Przekroczyliśmy w ogóle z 1 000 000 złota. No. Czyli tak, Descartes Kane jest, misja zaliczona, hrabina to jest nasz kolejny cel.
Mroczna Knieja. I to już tam mieliśmy chyba drogę znalezioną, nie? Co tam się pomyliłem i powiedziałem, że jest przejście na wyżynę Tamoe. Czyli teraz mogę szybciej spamować włócznią. Nie żeby to było w tym przypadku jakieś potrzebne, bo ja i tak sobie tak namierzam. Czasem oddam strzał. Ale jak zobaczymy jakiegoś bossa, jakąś chmarę potworów, to będę mógł przyspamować na przykład tutaj coś zębami. Wpadnę tutaj, trzeba na ten ogień uważać, zwłaszcza, że odporność tam spadła. No teraz to ja mam szybkość rzucania czarów, fajną. Kask poleciał. No kradnij czaszka, to nie jest. To tylko biały kask. Czarne moczary. Mamy to. No, blok zrobiłem z szansą ile? 5%? No 3%. Może być. Ale zablokował. Dobra, szukamy punktu nawigacyjnego. Manę sobie podnosimy. Ale będziemy się lajtowo czuli tam w robaczym gnieździe, co? To przebijanie na wylot, obrażenia od magii. Masakra. Jeszcze te muchy, jak się pojawią, one są, wiecie, one mają tylko... One mają bardzo mało życia, tylko bardzo dużą odporność na obrażenia fizyczne. Ale pozostałymi typami to je się tak klepie. U, talizmanik poleciał. Może coś fajnego. Trzymajcie kciuki. Dobra, wezmę sobie więcej tej many. Idziemy do jamy? Co wy na to? Chcecie, żebym do jamy poszedł? Znaczy, ten punkt nawigacyjny jakbym znalazł, bo wiecie, żebym nie musiał się z końca jamy gdzieś tam wracać z buta. Ale może sobie skoczymy do jamy też. O, elitka czempionów. Pokonana. Dobra, tych mikstur mi chyba starczy, co? Znaczy, jakieś leczenie mogę sobie dodatkowe wziąć do plecaka. Kto to ma te błyskawice? To ja gdzieś mam? Czy najemnik ma? Nie, żeby one coś robiły, ale co jakiś czas tutaj widzę, że wylatują z kogoś. Wielki talizman. O, widzę, że czarne moczary bogate w talizmany. Nie ma łuczników, fajna sprawa. Na wyżynie Tamoe, tam mogą być ci magowie strzelający ognistymi pociskami. To jeżeli chodzi o strzelców. Kolczuga. O, ten się tutaj teleportował. Bierzemy kapliczkę. Dobra, pospamuję sobie troszkę zębami, bo widzę większą ilość wrogów. Większą liczbę wrogów. Ekstra. Przeekspimy tutaj z kapliczką sobie. Oho, i jeszcze nawet z bossem sobie przeekspimy. Idealnie. Dobrze, że najemnik ma małe obrażenia. To nie zabije nam żadnej istoty i nie zabierze nam bonusu z kapliczki do expa, nie? Bo jak najemnik zabije, to bonus z kapliczki nie działa. Dobra, weźmy sobie tutaj manę. No może jeszcze jakąś grupkę wrogów znajdziemy taką większą? Gdzieś tutaj. Aha, zatruty jestem. Kościana różdżka, zaraz ją sprawdzimy, ale to dopiero jak kapliczka przeminie. Póki ją mamy, to idziemy i klepiemy tu wszystko. Ostro. Szmaragdzik, sympatycznie. Okay. Jeszcze kilka szkieletów. Nie wiem, czy jak tam stoimy z tymi kluczami.
No i kapliczka tutaj ma na czym procentować. O, jest wieża. O, czasami jest punkt nawigacyjny przy wieży. Nawet stosunkowo często. Może nam się trafi tu zaraz. Pierścionek. Nope, nie tym razem. O, tutaj zęby. I ekspimy jeszcze. Korzystamy z kapliczki. Mniejszy talizman. Tu patrzcie, no te czarne moczary totalnie bogate w talizmany. Dobra, kapliczka, znaczy, no tak, kapliczka przeminęła. Kapliczka przeminęła, a ja wciąż nie mam punktu nawigacyjnego. Idę zabić tego szamana. No, padł. Bo chcemy sobie do jamy wejść. Znaczy ja chcę. Zakładam, że wy też chcecie, żebym wszedł. O, tutaj fajnie się ustawili. Gęsiego sobie szli idealnie pod włócznie z kości. Jeszcze więcej many. Może sobie tutaj uzupełnię, zrobimy miejsce. Później poidentyfikujemy te talizmany. Może się jakiś fajny trafi. Najlepiej, żeby się trafił jakiś z odpornością na ogień teraz. Ej, no nie ma tego punktu nawigacyjnego. No na czarnych moczarach na pewno był punkt nawigacyjny. Okej, tutaj sobie zatoczyłem kółeczko. A tu jest. To jak ja go tu ominąłem? No nieważne, w każdym razie mamy punkt nawigacyjny, chodźmy do tej jamy. Poszukamy sobie złotej skrzynki. A co? Ametyst znaleźliśmy przy okazji. Może nam nawet poziom wpadnie w tej jamie, jakbyśmy trafili na dużo bossów. Kto wie. Punkt nawigacyjny mamy znaleziony i to nawet tam blisko wieży się okazało, że jednak jest. Oho, ostrożnie. Ostrożnie, zaklęty ogień był, a my mamy małą odporność na ogień. Wiecie, dodatkowo te strzały też biły od ognia. No dobra, ale szybko się rozprawiliśmy z nimi. Zbroja z kości jest włączona. Żadna strzała chyba we mnie nie trafiła. O, mana, ja kliknąłem w miksturkę. Cóż za strata many. Upiorna zbroja. Nope. Nie sprawdzam. Oho, elitka. Dobrze, najemnik zbagowany nie jest, więc może tankować śmiało. Nie podnoszę tego wzmocnienia. Jedno leczenie sobie wezmę. O, może tutaj gdzieś? Tak. Mamy od razu zejście na poziom drugi, także szybko poszło. Weźmiemy sobie obronę. Na zęby. No, gdzieś tu bosik jeszcze pewnie będzie, co? Jest. No, tutaj chyba włócznia będzie lepsza. Jakoś tak zbici są. O, i to nie jeden chyba boss. Chociaż nie wiem, czy tam dalej był boss. Skrzynka, tu widzę jakiś łuk nam poleciał, żółty.
Czy coś ciekawego tutaj wpadło? Pałka, to jest drugopoziomowe. Wzmocnienia nie chcemy. No szału nie ma, co? Ale się przeszliśmy tutaj. Czy coś tutaj widać? Pamiętacie te czasy, jak runy, które wypadały, miały napis biały? I to tak czasem ginęło w tym tłoku. Można było łatwo ominąć jakąś fajną runkę. No dobra, tu jest wszystko zrobione, także wracamy się do obozowiska, wyjdziemy sobie punktem nawigacyjnym, ale to już w następnym odcinku, jeszcze tylko się tak ogarnę tutaj troszeczkę. W następnym odcinku zrobimy sobie hrabinę. No, te talizmany musimy zobaczyć jeszcze. Więc tak, zacznijmy od dużego. Dodatkowe złoto od potworów. Nope. Mały. 12 do życia wygląda nieźle. 14 do życia wygląda jeszcze lepiej. Pierścionek. Dobra, klucze są, portale są. Różdżka taka byle jaka. Dobra, zobaczmy. Tu mamy odporność, odporność. 8 do życia tutaj jest. Bieganie, chodzenie 5%. Takie coś mam, tak? Tutaj mamy 20%. Dobra, pozbędę się tego. Trochę szkoda, bo jednak bieganie, chodzenie fajne. Nawet jeżeli się, wiecie, gra tak na spokojnie, seryjkę kręci, ale to może czasem dupsko taka szybkość ruchu uratować. No ale powiedzmy, że to 20% nam musi wystarczyć, bo nie chcę też zapychać plecaka talizmanami. Mam to 4 na 4 talizmanów i chcę się tego trzymać. Dobra, to kupmy sobie manę. Zdeponujmy kamyczki. Czyli zdrowia mamy 518. Niewiele brakuje do poziomu. Tutaj możemy sobie jeszcze zrobić kamyczek. Bez skazy. Aha, 2 brylanty bez skazy mam. To w takim razie zostawimy je. Aha, tutaj jeszcze, tu będą ametysty bez skazy, też 2. No to nie, no to jednak brylant chyba będę nosił. Bo tu jesteśmy w stanie szybciej zrobić perfekcyjny, tu też. No, ze zwykłym rubinem to nie będę chodził. Albo brylant, albo szafir. Dobra, niech będzie brylant jednak z powrotem. No dobra, tutaj kończymy odcinek. W następnym odcinku hrabina, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.